Bardzo serdecznie i gorąco witam na kolejnym rozważaniu Słowa Bożego. Dzisiaj zajmiemy się takim kontrowersyjnym tematem, mianowicie czy istniała rodzina Pana Jezusa, czy Pan Jezus miał rodzinę. Zanim jednak otworzymy karty Nowego Testamentu, by przyjrzeć się temu zagadnieniu, zapraszam bardzo serdecznie do subskrypcji naszego kanału. Nie zapomnijcie też nacisnąć dzwoneczka, aby być powiadomionymi o kolejnych materiałach teologicznych dotyczących nauk Pisma Świętego, które nagrywamy i wydajemy. No i oczywiście zostawcie pod filmem swój komentarz, a jeśli uznacie za słuszne, podnieście łapkę. Z kart Ewangelii wiemy, że Pan Jezus urodził się w Betlejem w sposób nadprzyrodzony z dziewicy Marii i to nie ulega żadnej dyskusji. Nie znamy dokładnej daty narodzin Chrystusa. Łukasz sprawozdaje, że Pan Jezus, kiedy przyjmował chrzest w 27 roku w rzece Jordan z rąk Jana Chrzciciela, miał lat około 30. Jest to zapisane w Ewangelii Łukasza w 3 rozdziale i wersecie 23. A Jezus, rozpoczynając działalność, miał lat około 30, a był, jak mniemano, synem Józefa, syna Helego. Stąd wnioskujemy, że Pan Jezus najpóźniej musiał się urodzić w 4 roku przed naszą erą, przed śmiercią króla Judei Heroda Wielkiego, który zmarł właśnie w tymże 4 roku przed naszą erą. Pan Jezus był pierworodnym synem Marii. A jeśli był pierworodnym, to znaczy, że był pierwszym, ale nie jedynym jej synem. Zapis ten odnajdujemy w Ewangelii Łukasza w 2 rozdziale, i tam werset 7. Ewangelia Łukasza, 2 rozdział, werset 7, gdzie czytam następujące słowa. I porodziła syna swego pierworodnego i owinęła go w pieluszki i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Łukasz napisał, i porodziła syna swego pierworodnego. Łukasz użył greckiego słowa prototokos. Greckie słowo prototokos oznacza pierworodny, pierwszy syn. Gdyby Pan Jezus był jedynym synem Marii, Łukasz opisałby go greckim słowem monogenes, bo greckie słowo monogenes oznacza jedyny syn, jedynak. Maria z Nazaretu była kobietą i żoną. Po urodzeniu swego pierwszego syna, Jezusa, prowadziła z Józefem normalne życie małżeńskie. Bardzo ciekawy zapis odnajdujemy na ten temat w Ewangelii Mateusza w 1 rozdziale i wersecie 25. Mateusz zapisał, ale nie obcował z nią, chodzi o Józefa, męża Marii, ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nadał mu imię Jezus. Powyższy tekst wyraźnie sugeruje, że po narodzinach Jezusa Józef i Maria jako małżonkowie współżyli z sobą i nie tworzyli białego małżeństwa. W niczym to nie ujmuje Marii, gdyż seks jest darem Boga dla par małżeńskich i nie jest grzechem w kręgu męża i żony. Uznanie małżeńskiej intymności jako grzechu kalającego Marię jest błędem, a forsowanie dogmatu o jej dozgonnym dziewictwie nie ma pokrycia z przekazem biblijnym. Dlatego Nowy Testament wielokrotnie wspomina o braciach i siostrach Pana Jezusa. Pierwszą historią,
którą chciałbym tutaj wziąć pod uwagę, jest opowiadanie o wzgardzeniu Pana Jezusa Chrystusa w Nazarecie. Tekst jest tak precyzyjny, że wymienia nawet imiona braci Jezusa i występuje w dwóch spośród czterech Ewangelii. Pierwszy zapis znajduje się w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale. I tam czytamy wersety od 54 po 56. Mateusz napisał: a przyszedłszy w swoje ojczyste strony, nauczał w synagodze ich, tak iż się bardzo zdumiewali i mówili: skąd ma tę mądrość i te cudowne moce? Czyż nie jest to syn cieśli? Czyż matce jego nie jest na imię Maria, a braciom jego Jakub, Józef, Szymon i Juda? A siostry jego, czyż nie są wszystkie u nas? Skąd ma tedy to wszystko? I gorszyli się z niego. A więc tutaj, szczególnie w wersecie 55, wymienieni są czterej bracia Pana Jezusa: Jakub, Józef, Szymon i Juda. Mateusz pisze też o siostrach, ale nie podaje ich imion i nie podaje, ile ich było. Równoległym tekstem do tego zapisu jest fragment Ewangelii Marka, 6 rozdział, od wersetu 1 po 3. Czytamy Ewangelię Marka, 6 rozdział, wersety od 1 po 3. I wyszedł stamtąd i udał się w swoje rodzinne strony. I szli za nim uczniowie jego. A gdy nastał sabat, zaczął nauczać w synagodze. A wielu słuchaczy zdumiewało się i mówiło: skądże to ma? I co to za mądrość, która mu dana? I te cuda, których dokonują jego ręce? Czyż to nie jest ów cieśla, syn Marii i brat Jakuba i Jozesa i Judy i Szymona? A jego siostry, czyż nie ma ich tutaj u nas? I gorszyli się nim. Kolejnym opowiadaniem, gdzie wspomniane jest rodzeństwo Pana Jezusa, jest historia o przybyciu Marii, jego matki, i jego braci do Pana Jezusa podczas jego działalności. Historia ta jest zapisana w Ewangelii Marka w 3 rozdziale od wersetu 31 po 35. Czytam tekst. Wtedy przyszli matka i bracia jego, a stojąc przed domem, posłali po niego i kazali go zawołać. A wokół niego siedział lud i powiedzieli mu: oto matka twoja i bracia twoi i siostry twoje są przed domem i poszukują cię. I odpowiadając, rzekł im: któż jest matką moją i braćmi? I powiódł oczyma po tych, którzy wokół niego siedzieli, i rzekł: oto matka moja i bracia moi. Ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą i matką. Oczywiście rozumiemy, co Pan Jezus miał na myśli, mówiąc, że ten, kto czyni wolę Jego, ten jest Jego matką, bratem, siostrą. Ale w tym zapisie wymienieni są fizyczni członkowie rodziny Pana Jezusa: Jego matka, Jego bracia i Jego siostry. Równoległy zapis do tego opowiadania znajduje się w Ewangelii Łukasza w rozdziale 8. I tam popatrzmy na wersety od 19 po 21. Ewangelia Łukasza, rozdział 8, czytam wersety od 19 po 21.
Tekst brzmi następująco. I przyszła do niego matka z braćmi jego, ale nie mogli dotrzeć do niego z powodu tłumu. I doniesiono mu: matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą widzieć się z tobą. On zaś odpowiedział im: matką moją i braćmi moimi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Popatrzmy na trzecią ewangeliczną historię zapisaną w Ewangelii Jana, która opisuje cud w Kanie Galilejskiej, a potem opuszczenie Kany Galilejskiej i przybycie do Kafarnaum Pana Jezusa, Jego uczniów, Jego matki Marii i Jego braci. Popatrzmy na Ewangelię Jana, 2 rozdział, werset 12. Ewangelia Jana, 2 rozdział i czytam werset 12, który brzmi następująco. Potem udał się do Kafarnaum wraz z matką swoją i braćmi i uczniami swoimi i tam pozostali kilka dni. Wyraźnie wymieniona jest matka Pana Jezusa, bracia Jego i uczniowie Jego. Zapisy mówiące o rodzinie Pana Jezusa mamy także w innych tekstach Nowego Testamentu, które za chwilkę będziemy czytać. Dlatego wydaje mi się osobiście, że dogmat o dozgonnym dziewictwie Marii ustanowiony w 1123 roku na pierwszym soborze laterańskim jest po prostu biblijnie nieuzasadniony. Podobnie biblijnie nieuzasadnionym jest dogmat ogłoszony w 1854 roku przez papieża Piusa IX, stwierdzający, że Maria była absolutnie bezgrzeszna i wolna od grzechu pierworodnego. Pismo Święte uczy, że po upadku Adama w grzech nigdy w dziejach ludzkości nie było człowieka bezgrzesznego. No oczywiście oprócz Jezusa z Nazaretu. Apostoł Paweł w liście do Rzymian bardzo dokładnie zajmuje się tymi kwestiami i w 3 rozdziale, w 10 wersecie zapisał następujące słowa. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. I werset 23. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Na takim stanowisku stoi Pismo Święte. Wszyscy ludzie, jacykolwiek żyli na tej planecie, oprócz Chrystusa Pana, byli ludźmi grzesznymi, ułomnymi. I to jest oczywiste. W Biblii nie znajdziemy żadnego zapisu podającego, że Maria w tej kwestii jest wyjątkiem. Ale posuńmy się dalej w naszych rozważaniach dotyczących rodziny Pana Jezusa, tej ziemskiej rodziny Pana Jezusa. Początkowo prawdopodobnie bracia i siostry Jezusa byli przychylnie nastawieni do Jego działalności. Ale potem, gdy narastała opozycja duchowieństwa żydowskiego, oni także zajęli wobec Jezusa negatywną postawę. Oczywiście Maria, matka Jezusa, nie podzielała ich postawy, a Józef już nie żył. I popatrzmy na pewne zapisy ewangeliczne o tym świadczące. Otwórzmy Ewangelię Jana, 7 rozdział. I tam w 7 rozdziale Ewangelii Jana przeczytamy sobie fragment od wersetu 2 po 10. Jan Ewangelista napisał: a było blisko żydowskie święto namiotów. Rzekli więc do niego bracia jego:
odejdź stąd i idź do Judei, żeby i uczniowie twoi widzieli dzieła, które czynisz. Nikt bowiem nic w skrytości nie czyni, jeśli chce być znany. Skoro takie rzeczy czynisz, daj się poznać światu. Bo nawet bracia jego nie wierzyli w niego. To jest werset 5. Bo nawet bracia jego nie wierzyli w niego. Wtedy Jezus powiedział do nich: czas mój jeszcze nie nadszedł, lecz dla was zawsze jest właściwa pora. Świat nie może was nienawidzić, lecz mnie nienawidzi, ponieważ ja świadczę o nim, że czyny jego są złe. Wy idźcie na to święto, ja jeszcze nie pójdę na to święto, ponieważ mój czas jeszcze się nie wypełnił. To im powiedział i pozostał w Galilei. A gdy bracia jego poszli na święto, wtedy i on poszedł niejawnie, lecz jakby po kryjomu. Jest jeszcze jeden ciekawy zapis, który chciałbym przeczytać i króciutko omówić. Znajduje się on w Ewangelii Marka w rozdziale 3. Ewangelia Marka, rozdział 3. I tam przeczytamy sobie wersety od 20 po 21. I poszedł do domu i znowu zgromadził się lud, tak iż nie mogli nawet spożyć chleba. A krewni, gdy o tym usłyszeli, przyszli, aby go pochwycić, mówili bowiem, że odszedł od zmysłów. A więc podczas swojej działalności doszło do takiej sytuacji, kiedy krewni Pana Jezusa chcieli go pochwycić, jak mówi nowy przekład Biblii Warszawskiej, chcieli go pochwycić, bo doszli do wniosku, że Pan Jezus odszedł od zmysłów. Tekst mówi, a krewni, gdy o tym usłyszeli, przyszli, aby go pochwycić, mówili bowiem, że odszedł od zmysłów. Ci krewni, o których pisze Marek, to kto są? Czy to jest Maria i bracia Jezusa? Wydaje mi się, że nie. Zgodnie z kontekstem, wymienieni w tym zapisie krewni to dalsza jego rodzina, ale nie Maria, matka jego i rodzeni bracia. Bo proszę zauważyć, werset 20 i 21 mówi, że kiedy Chrystus Pan nauczał, wtedy krewni jego przybyli do niego, aby go pochwycić, bo uważali, że po prostu jest nienormalny, odszedł od zmysłów. I zabrać go. W międzyczasie faryzeusze, uczeni w piśmie, żydowscy duchowni, zaatakowali Pana Jezusa, twierdząc, że działa dzięki wsparciu Belzebuba. I dopiero potem czytamy, że wtedy przyszli matka i bracia jego, a stojąc przed domem, posłali po niego i kazali go zawołać, o czym czytamy w wersecie 31 tego rozdziału Ewangelii Marka. A więc matka i bracia jego przychodzą później, po krewnych. Ale po zmartwychwstaniu Pana Jezusa wiosną 31 roku w Jerozolimie, jeśli nie wszyscy, to przynajmniej niektórzy jego bracia uwierzyli w niego. Gdy apostołowie zebrali się, aby na miejsce Judasza wybrać kolejnego apostoła, oni, czyli bracia Jezusa, byli wśród nich w tym, prawda, tradycyjnym wieczerniku. Popatrzmy na Księgę Dziejów Apostolskich, pierwszy rozdział i werset 14. Księga Dziejów Apostolskich, pierwszy rozdział i werset 14. Oj, otworzyłem przez pomyłkę Ewangelię Jana, więc szybciutko otwieram Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział
i werset 14, gdzie czytamy następujące słowa. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, Matką Jezusa i z braćmi Jego. A więc tych 11 apostołów, no i oczywiście niewiasty, które usługiwały Panu Jezusowi i Jego uczniom, i Maria, Matka Jezusa, i bracia Jego, czy wszyscy, nie wiem, oni wszyscy byli w tym wieczerniku, kiedy modlili się, kiedy doszło do wyboru na miejsce Judasza kolejnego apostoła Macieja. Wszystko wskazuje na to, że mogli tam być szczególnie dwaj bracia Jezusa, Jakub i Juda. Dalszy kontekst wskazuje na to, że wspomniani powyżej bracia Jezusa byli uczestnikami zesłania Ducha Świętego w dniu Zielonych Świąt. No i stali się głosicielami chrześcijaństwa. Potwierdza to wypowiedź apostoła Pawła, który wymienia Jakuba, brata Pana Jezusa, jako kolejnego apostoła, czyli wysłannika, głosiciela chrześcijaństwa. Pamiętajcie, że słowo apostoł oznacza wysłannika. Każdy, kto jest wysłany, każdy, kto jest posłany, by zwiastować Słowo Boże, może być uznany za apostoła. W liście do Galacjan, w pierwszym rozdziale, czytajmy następujące słowa. List do Galacjan, i w liście do Galacjan interesuje nas rozdział pierwszy, werset 19. Rozdział pierwszy, werset 19. I apostoł Paweł w tym liście, w wersecie 19 pisze: a innego z apostołów nie widziałem, oprócz Jakuba, brata pańskiego. Oprócz Jakuba, brata pańskiego. Z kolei Józef Flawiusz, historyk żydowski na dworze rzymskim w drugiej połowie I wieku, napisał w swojej Historii Izraela pod tytułem Dawne dzieje Izraela, że wspomniany przez apostoła Pawła Jakub, brat Jezusa, za wyznawanie i głoszenie chrześcijaństwa został przez Sanhedryn skazany na śmierć. Czytam teraz cytat na ten temat z dzieła Józefa Flawiusza, Dawne dzieje Izraela. Otóż Annasz zwołał Sanhedryn i stawił przed sądem Jakuba, brata Jezusa zwanego Chrystusem, oraz kilku innych. Oskarżył ich o naruszenie prawa i skazał na ukamienowanie. Myślę, że relacja Józefa Flawiusza jest wiarygodna. Jakub, brat Jezusa, został skazany na ukamienowanie za to, że poszedł drogą chrześcijaństwa. Niektóre kręgi biblistów przyjmują, że Jakub, brat Pana Jezusa, może być tym Jakubem, który po śmierci w 44 roku apostoła Jakuba Zebedeuszowego stanął na czele Kościoła Jerozolimskiego i przewodniczył pierwszemu soborowi apostolskiemu w Jerozolimie w 49 lub 50 roku. I tutaj chciałbym odwołać się do Księgi Dziejów Apostolskich, rozdziału 12. W 12 rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich przeczytam najpierw werset 1-3, który brzmi następująco. W owym czasie targnął się król Herod na niektórych członków zboru
i począł ich gnębić. Jakuba, brata Janowego, kazał ściąć. Gdy zaś widział, że się to podoba Żydom, kazał pojmać i Piotra, a były to dni przaśników. Łukasz, który jest autorem Dziejów Apostolskich, zapisał, że Jakub, brat Jana, czyli Jakub Zebedeuszowy, Jakub i Jan byli synami Zebedeusza, rybakami galilejskimi. I tenże Jakub, brat Jana, syn Zebedeusza, został z rozkazu Heroda ścięty. Piotr natomiast został uwięziony. Potem Bóg cudownie wyzwolił Piotra z więzienia. I kiedy Piotr przyszedł do swoich i rozmawiał z nimi, wypowiedział takie słowa. Jest to werset 17, 12 rozdziału Dziejów Apostolskich. Dawszy im znak ręką, aby milczeli, opowiedział im, jak go Pan wyprowadził z więzienia i rzekł: powiadomcie o tym Jakuba i braci. Potem wyszedł i udał się na inne miejsce. Tutaj Piotr prosi, aby o tym, co mu się przydarzyło, został powiadomiony Jakub. Być może to jest właśnie ten Jakub, brat Pana Jezusa. Popatrzmy na 15 rozdział Dziejów Apostolskich i tam werset 13, gdzie mamy następujący zapis. 15 rozdział, werset 13. Jest to fragment opisu soboru apostołów w Jerozolimie. A gdy ci umilkli, odezwał się Jakub mówiąc: mężowie bracia, posłuchajcie mnie. Kto się odezwał? Jakub. On był tym, który szczególnie wybił się podczas tego soboru jerozolimskiego. Chrześcijańska tradycja z końca II wieku podaje, że starszym zboru jerozolimskiego był właśnie Jakub, brat pański. Eusebiusz z Cezarei, urodzony w 265, a zmarły w 339 roku, pisarz, teolog i historyk Kościoła w okresie panowania cesarza Konstantyna Wielkiego, przypisuje autorstwo listu świętego Jakuba w Nowym Testamencie Jakubowi, bratu Jezusa. Rzeczywiście, kiedy otwieramy list Jakuba, który znajduje się w końcowej części Nowego Testamentu, tam w rozdziale pierwszym i wersecie pierwszym czytamy następujące słowa. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia 12 pokoleń, które żyją w rozproszeniu. Według Eusebiusza tenże Jakub jest właśnie bratem Pana Jezusa Chrystusa. Ale jednak chcę tutaj wyraźnie oświadczyć, że sprawa ta nie jest jednak rozstrzygnięta ostatecznie, jest dyskusyjna. Mogą tu się pojawiać różne opinie, oczywiście. Przedostatnią księgą Nowego Testamentu jest list świętego Judy napisany przez Judę, brata Jakuba. I tutaj otwórzmy list Judy, werset pierwszy, bo ten list ma tylko jeden rozdział, więc od razu werset pierwszy. Zaczyna się on słowami: Juda, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba, do powołanych, w Bogu Ojcu umiłowanych, a dla Jezusa Chrystusa zachowanych. Przypomina mi się historia o wzgardzeniu Pana Jezusa w Kafarnaum. I tam właśnie Mateusz napisał wyraźnie, że ludzie zgromadzeni w synagodze w Kafarnaum
po wysłuchaniu wystąpienia Pana Jezusa, pytając się, czy nie jest to ów cieśla, syn Marii, Józefa, czy jego bracia, prawda, nie są wśród nas, i tam wymienione są cztery imiona. Między innymi właśnie Jakub i Juda. Więc jeśli rzeczywiście jest to przypuszczenie, nie twierdzenie, autorem listu Jakuba jest, jak podaje Eusebiusz z Cezarei, Jakub, brat Pana Jezusa, możemy sądzić, że autorem listu świętego Judy także jest prawdopodobnie wspomniany już wcześniej Juda, brat Pana Jezusa i Jakuba. Ksiądz dr Andrzej Buzek w swojej Historii Kościoła, wydanej w 1957 roku w Warszawie przez wydawnictwo Strażnica Ewangeliczna, opisał ciekawe wydarzenie z końca I wieku dotyczące rodziny Jezusa. Dotyczy ono również cesarza rzymskiego Domicjana. Jeśli dobrze pamiętam, Domicjan panował od 85 do 96 roku naszej ery, i to był ten cesarz, który prześladował chrześcijan, a także zesłał apostoła Jana na wyspę Patmos. No i Buzek napisał w ten sposób, oto cytat z jego książki. Podejrzliwy cesarz Domicjan kazał sprowadzić potomków z rodziny Zbawiciela z Palestyny do Rzymu w obawie, by nie sięgnęli po władzę cesarską wobec tego, że chrześcijanie wielbili Chrystusa jako króla królów. Zobaczywszy jednak u tych krewnych Zbawiciela czerwone ręce, zgrubiałe od pracy, ruchy proste i twarze rubaszne, przekonał się, że nie są dlań niebezpieczni, i odesłał ich do domu. Oczywiście to jest już koniec I wieku naszej ery, a więc są to potomkowie, byśmy mogli powiedzieć, rodziny Pana Jezusa. Chociaż pozostaje wiele pytań i niewyjaśnionych kwestii, Nowy Testament przekonuje mnie, że Jezus miał rodzinę. Mówię o ziemskiej rodzinie. Byli to jego ziemscy rodzice Józef i Maria oraz jego rodzeństwo. Wśród jego rodzeństwa znajdowały się kolejne po Jezusie dzieci Marii. Oprócz tej najbliższej rodziny wspomniana jest także dalsza rodzina. I fakty te poparte są pewnymi przesłankami historycznymi. Jednak w kwestii zbawienia jest to sprawa drugoplanowa. Dlatego w tym wypadku słuszne byłoby zastosowanie się do słów świętego Augustyna, często powtarzanych przez Melanchtona, przyjaciela i najbliższego współpracownika Marcina Lutra. Słowa te brzmią następująco. W rzeczach koniecznych – jedność, w wątpliwych – wolność, we wszystkich – miłość. A więc w tej kwestii zachowajmy wolność i oczywiście miłość. Moi drodzy, nasze spotkanie pomalutku dobiega końca. Chciałbym bardzo serdecznie zachęcić wszystkich moich słuchaczy do tego, że jeśli nie mają tej książeczki pod tytułem Nadzieja na trudne czasy Marka Finleya, mogą sobie tą książeczkę zamówić. Proszę wysłać zamówienie, proszę poprosić drogą internetową, a ta książeczka zostanie wam wysłana. Oczywiście jest ona bezpłatna.
książeczka Nadzieja na trudne czasy. No i oczywiście, tak jak po każdym spotkaniu, przypominam, że każdy, kto chciałby otrzymać materiał dzisiejszego rozważania biblijnego, niech nas o tym powiadomi. Wszystkie dane kontaktowe są umieszczone pod filmem. Mamy też inne książki, bezpłatne również, na Facebooku Adwentyści Kalwaria Zebrzydowska. Możecie zapoznać się z ofertą literatury i złożyć zamówienia. Gdyby ktoś chciał spotkać się ze mną, można dzwonić, możemy się kontaktować, piszcie listy. Wszystko to znajdziecie w opisie materiału pod dzisiejszym programem. Dziękuję wszystkim za uwagę. Bogu niech będzie cześć i chwała i dziękczynienie, że mogliśmy dzisiaj rozważać wspólnie Słowo Boże i zastanowić się nad kolejnym ciekawym tematem dotyczącym ziemskiego życia i misji naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.